Dobrze wiesz, że wam się nie należało, ale to do Surmy będzie decydowała. Będzie należało wszystko. Decydująca. Tylko umiejętności Surmy. Akcja nerwy. Tego meczu. No zwróćmy uwagę. Surma czy Sabaj? Nie. Sabaj! Bzdura kompletna. Krakowia wróciła z dalekiej podróży, ale tak się nieraz kończą w sytuacje niewykorzystane źle. Mecz trwa. Euforia na stadionie Krakowi. Zupełnie jakby Krakowia zdobyła decydującą bramkę. Fatalny strzał Surmy. No, strzał beznadziejny. Tak jak beznadziejna interwencja obrońcy Krakowi. Nieprzemyślana tak również i strzał Surmy. No, zupełnie niezrozumiały. Jeszcze raz strzał Łukasza Surmy i wszystko to, co wymalowało się na twarzy tego piłkarza po tym, jak zmarnował tak świetną okazję. A teraz Bojarski wyciąga Boruta z bramki. Gol! Powiedziałem, że mecz trwa. Takie sytuacje kończą się niestety tragicznie. I Legia załamana. Krakowia obudziła się, to ich zmobilizowało nieprawdopodobnie w tych ostatnich sekundach niemalże spotkania. No i tak to się kończy. Niestety, jeżeli nie wykorzystuje się sytuacji stuprocentowej, rzut karny z 11 metrów, stojąca piłka, kiedy koniec meczu praktycznie rzecz biorąc jest, przeciwnik robi takie błędy właśnie, kiedy stwarza sam sytuację i daje się sobie strzelić bramkę na życzenie, praktycznie rzecz biorąc na życzenie. No wybicie Boruca beznadziejne, no trudno ocenić to inaczej. Interwencja również praktycznie dał się ograć. Ale świetnie zrobił to Bojarski. Trzymał Bojarski piłkę do końca. Do końca, bardzo krótko przy nodze. Przedryblował bramkarza. No i to była ostatnia akcja meczu i na miarę 3 punktów. Koniec spotkania. Widzieliśmy doskonale, komu i za co dziękował Bojarski po zdobyciu jedynego gola w tym meczu. Krakowia Legia 1-0. To, co się dzieje na stadionie Krakowi, jest trudne do ujęcia w kilku słowach czy nawet zdaniach. Oto bohater ostatniej akcji, a drugi z bohaterów przy swojej bramce. Całowany jest przez swoich kolegów. Marcin Sabaj, on nawet teraz odbiera częściej i więcej gratulacji niż Marcin Bojarski. No nie byłoby tej bramki, nie byłoby tego szczęścia wielkiego, jakie w tej chwili zapanowało na stadionie. Powiedzmy gdyby nie ta interwencja, a przede wszystkim nie ta interwencja, powiedzmy sobie szczerze.